Chiny. Rok 2015. Blisko 1 400 000 000 obywateli. Najliczniejszy naród świata. Kluczowe zaplecze światowej gospodarki. Niektórzy szacują, że gospodarka chińska wyprzedziła amerykańską. Chińska armia liczy 2,5 miliona żołnierzy. Jedynie Stany Zjednoczone przeznaczają więcej na wojsko. Chińska klasa średnia żyje dostatnio i rośnie w siłę. Garstka wybrańców opływa w luksusy. Zwłaszcza 250 miliarderów, z których wielu inwestuje na całym świecie. Oto ptasie gniazdo. Stadion olimpijski, na którym Chiny zaprezentowały światu swoją potęgę. Napoleon powiedział: nie budźcie Chin, bo zatrzęsie się ziemia. Nie mylił się. Ale jeszcze pokolenie wstecz sprawy wyglądały inaczej. Chiny dopiero wychodziły z okresu wielkiego terroru i głodu. Jeszcze wcześniej kraj dotknęły wojny. Pierwsza z japońskimi agresorami, a po niej domowa, o kształt przyszłych Chin. Siłą napędową zmian w ostatnich 70 latach był jeden człowiek. Pod jego dowództwem komunistyczna partia Chin wygrała obie wojny. Po nich nastąpiła próba wprowadzenia komunistycznej utopii za pomocą rządów żelaznej ręki. Mimo że ów przywódca nie żyje od 40 lat, nadal wpisuje się wielkimi literami w zbiorową świadomość Chińczyków. Ale nadal mówi się o nim tylko szeptem. Miał dziwne nawyki i upodobania. Różnie go nazywano. Wizjonerem, ojcem ludu, okrutnym dyktatorem. Bezsprzecznie jest jedną z najbardziej znaczących postaci naszych czasów. Przedstawimy jego historię po raz pierwszy w kolorze, za pomocą niedawno odkrytych materiałów filmowych. Oraz listów i pamiętników tych, którzy żyli za jego rządów terroru.
Plac Czerwony, 12 sierpnia 1945 roku. Parado dla uczczenia zwycięstwa aliantów nad Hitlerem i zakończenia II wojny światowej. Trzy dni wcześniej Stany Zjednoczone zrzuciły na Japonię drugą bombę atomową. Marzenie o potędze legło w gruzach i Japonia była coraz bliższa kapitulacji. Dziewiątego sierpnia ponad 1,5 miliona żołnierzy sowieckich wkroczyło na tereny chińskie. Oddziały japońskie zaczęły masowo się poddawać. Gdy generał Eisenhower świętował zwycięstwo z sowieckimi sojusznikami, Stalinem i Żukowem, ich chińscy sojusznicy nie mieli powodów do radości. Zwycięstwo nad Japonią zamiast pokoju przyniosło wojnę domową. Rozgorzała walka o władzę między Narodową Armią Chiang Kai-sheka i Armią Ludowo-Wyzwoleńczą Mao Zedonga. Gdy Japonia okupowała Chiny, pomiędzy Changiem i Mao panował rozejm. Jednak gdy pokonano najeźdźców, wojna domowa stała się nieunikniona. Propagandowy plakat z lat 30. pokazuje diabła komunizmu, zwyciężanego przez tradycyjnego chińskiego bohatera. Natomiast plakat komunistyczny wzywa chłopów, robotników i żołnierzy do oporu wobec morderczych nacjonalistów i ich zagranicznych sojuszników. Mao, prowadzący swą krucjatę od początku lat 30., cieszył się popularnością wśród chłopstwa. Plakat pokazuje go w roku 35., w wieku 42 lat i jest najważniejszym kolorowym obrazem Mao. Widzimy go w prowincji Yan, do której uciekł przed siłami nacjonalistycznymi. Przeszło to do historii jako długi marsz. Heroiczny długi marsz utrwalił jego pozycję przywódcy Partii Komunistycznej Chin. Niektórzy historycy twierdzą, że część wydarzeń została zmyślona, a sam Mao podczas marszu był niesiony w lektyce. Jednak to właśnie ów epizod stworzył podwaliny wizerunku bohaterskiego Mao. Długi marsz pokazuje, że Armia Czerwona składa się z bohaterów i jest jedynym ratunkiem dla ludu. Rok 1948. Szala wojny domowej przechyla się na korzyść. Październik. Prowincja Laonik w Chinach północno-wschodnich. Strategiczny, sporny ośrodek przemysłowy, o który walczyły Chiny, Korea, Japonia i ZSRR. Tam odbyła się kampania wojskowa, która przesądziła o przyszłości kraju. Po miesiącach ciężkich walk w Changchun oraz Shenyang, armia nacjonalistów i ludność cywilna zostały otoczone. Pięćdziesięcioletni Mao rozkazał wszystkich zabić.
Kampanią kierował najbardziej zaufany dowódca Mao, generał Lin Biao. Widzimy go na niedawno odkrytym filmie, jak melduje o sukcesie operacji. Blokady spowodowały klęskę głodu. Cywile żywią się trawą. Wielu zmarło. Na wzmocnionej drutem kolczastym i okopanej linii frontu rozstawiliśmy co 50 metrów strażników. Ludzie błagają, żeby ich przepuścić. Niektórzy zostawiają tam dzieci, a inni się wieszają. Pewien weteran komunistycznych oddziałów był tego świadkiem. Widok umierających z głodu nie robił na nas wrażenia. Śmierć, której byliśmy świadkami, uodporniła nas. Ale gdy zobaczyliśmy pogrom miasta, płakaliśmy. To byli biedacy, za których mieliśmy walczyć. Unicestwiono armię Chiang Kai-sheka. Zabito 400 tysięcy żołnierzy i w samym Changchun wymordowano tyluż cywilów. Rok 1948. Wojna domowa weszła w krytyczną fazę. Mao wiedział, że wygrana zależała od zwerbowania dezerterów z armii Chiang Kai-sheka. Rozkazał ogłaszać, że dezerterzy z armii nacjonalistycznej otrzymają żywność, ubrania i miejsce w jego armii. Polecił też złożyć taką samą propozycję jeńcom wojennym. Generałowie z Dengiem Xiaopingiem i Liu Boxiangiem na czele bali się skutków tej decyzji. Wówczas Mao powiedział krótko: bez nich nasze siły są niewystarczające i przegramy. Wykonać rozkaz. Druga połowa grudnia 1948. Kaogan, obecnie Jiangjiakou, w prowincji Hebei, na północny zachód od Pekinu. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przypuściła atak. 24 grudnia zdobyła miasto. W starciach, które miały miejsce w kilku prowincjach, łącznie wzięło udział 7 milionów żołnierzy, w tym 5 milionów chłopskich ochotników. Ryzykowna taktyka przeciągania żołnierzy wroga na swoją stronę zaczęła przynosić efekty. Wielu podkomendnych Chiang Kai-sheka, w tym wysocy rangą dowódcy, złożyło broń. Mao pozostawał w cieniu. 22 stycznia 1949 zwycięską defiladę Armii Ludowej w Pekinie odebrał generał Lin Biao. Tymczasem Mao skupił się na konsolidacji władzy. Wprowadził cenzurę. W marcu 1949 walki rozgorzały w Tajwan, w prowincji Shaanxi. Marca Armia Ludowo-Wyzwoleńcza zdobyła miasto. Dwu-
23 kwietnia upadł Nankin. Gdy armia ludowa szturmowała siedzibę rządu Chiang Kai-sheka, uciekł on na południe, do Kantonu. Walki trwały w całych Chinach. Armia Mao była coraz bliższa zwycięstwa. Dwudziestego piątego maja armia ludowa zdobyła Szanghaj. W mieście żołnierzy witano jak bohaterów. Choi Min obserwowała z domu paradę. Byliśmy podekscytowani. Wszyscy wiwatowali. W regionie było niewielu komunistów, ale obiecali, że położą kres korupcji i przemocy, więc ludzie ich poparli. Wtedy nie wiedzieliśmy, co przyniesie rewolucja. Choć armii ludowej zajęcie całych Chin zajęło jeszcze kilka miesięcy, wojna domowa praktycznie dobiegła końca. Chiang Kai-shek uciekł i założył nową Republikę Chińską na Tajwanie. Pod rządami Mao i partii komunistycznej znalazły się całe Chiny kontynentalne, liczące wówczas 550 milionów ludzi. Pierwszego października 1949 Mao Zedong na placu Tiananmen w Pekinie proklamował Chińską Republikę Ludową. Już wtedy otaczał go kordon ochroniarzy, co odzwierciedlało jego paranoję na temat własnego bezpieczeństwa. Wieloletnia przyjaciółka Mao i jego żony, Madame Lo Fu, odwiedziła ich w przeddzień proklamacji. Był w świetnym humorze. Gdy spytałam o jego zdrowie, Jiang Qin powiedziała, że mąż czuje się dobrze, tylko boi się obcych. Nie rozumiałam i powiedziałam, że przecież nie jest przerażony. Wtedy Mao skwitował, że przecież nie jest obca. Przemawiając u wiodącej do zakazanego miasta bramy Tiananmen, Mao po raz pierwszy pojawił się przed tak ogromną publicznością. Ten kolorowy film z oryginalnym dźwiękiem dopiero niedawno ujrzał światło dzienne. Po ogłoszeniu utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej ze 100 tysięcy gardeł wydobył się okrzyk aprobaty. Kobieta, która była świadkiem tych wydarzeń, opisała, co wtedy czuła. Zalała mnie fala emocji. Między tysiącami chłopów, robotników i żołnierzy stały dzielne kobiety w oczekiwaniu na przewodniczącego Mao. To były nowe Chiny, a Morze Czerwonych Flag symbolizowało świetlaną przyszłość. Gdy armia zdobywała kolejne terytoria, Mao delegował tam oficjeli partii komunistycznej celem przeprowadzenia ideologicznych czystek. Ulubieńcem Mao stał się wyjątkowo bezwzględny Kang Sheng.
Mao powierzył mu zadanie pokazania, jak należy wdrażać komunistyczną ideologię. Przeprowadzając swą zbrodniczą rewolucję, Mao odizolował Chiny od reszty świata. Swojego syna An Yinga oddał pod opiekę Kang Shenga, by ten nauczył go, jak przeprowadzać rewolucję. An Ying miał 27 lat. W II wojnie światowej walczył w sowieckiej Armii Czerwonej przeciwko Niemcom na froncie wschodnim. Potajemnie prowadził dziennik. Zaczęły się donosy. Zebranym nakazano prezentować broń i wznosić okrzyk: zabić! Spęd zakończył się zatłuczeniem na śmierć kilku osób. Niektórzy rekruci to zwykłe zbiry i byli kolaboranci. Młoda partyjna urzędniczka była świadkiem wielu denuncjacji. Czterech ludzi powieszono za nadgarstki na oczach całej wsi. Jedną z nich była właścicielka ziemska. Poprawdzie ziemi miała niewiele. Pytali, gdzie ukryła zboże. Wiedziałam, że nie miała czego ukryć, ale nie ustępowali i ją pobili. Rozerwali jej bluzkę. Niedawno urodziła i z piersi kapało jej mleko. Dziecko płakało i pełzało w brudzie, próbując zlizać mleko z ziemi. Ludzie spuszczali głowy, ale zmuszano ich do patrzenia. Gdyby nie usłuchali, również zostaliby ukarani. Kang Sheng ustanowił przerażające standardy. Przemoc jest niezbędna. Chłopi nie mogą znać litości. Niektórzy ludzie zginą, ale niech to nas nie zniechęca. Mao był nieprzejednany w swoim postanowieniu oczyszczenia Chin z ich historii. Ziemianie, bogaci chłopi, burżuazja, intelektualiści. Niełatwo ich wyrugować. Dlatego w samej prowincji Hunan oskarżono 100 tysięcy ludzi. 10 tysięcy aresztowano, a 1000 zabito. Ziemianie będą chłopami, a kapitaliści robotnikami. Burżuazja może żyć w komunach, ale musi nosić swoje kapelusze, aby łatwo było ich odróżnić. Nastały rządy terroru, które trwały przez lata panowania Mao. Ten niesamowity film w powojennych Chinach nakręcił Stanley Darrell, agent wywiadu. Udając lewicowców, Darrell wraz z żoną podróżowali po Chinach, ukradkiem filmując wydarzenia. Nagrany materiał został utajony przez CIA i dopiero niedawno upubliczniony w Archiwum Narodowym w Waszyngtonie. Mao umacniał swoją władzę w Pekinie. Zamierzał przekształcić Chiny na wzór sowiecki poprzez kolektywizację i nacjonalizację. Jednak był niecierpliwy. W modelu sowieckim klasy społeczne zniknęły po 16 latach. Musimy dokonać tego szybciej. Musimy być bezlitośni, aby przeprowadzić kolektywizację i nacjonalizację. Własności państwowej musi podlegać cała żywność, ubrania i domy. ZSRR zachęca do budowania domów własnym sumptem. My zlikwidujemy nieruchomości własnościowe. We will eliminate private housing in the future.
Mao wiedział, że musi przekształcić biedne społeczeństwo agrarne, gdzie produkcja odbywała się chałupniczo, w gospodarkę bazującą na produkcji na dużą skalę. Powinniśmy uczyć się od Związku Radzieckiego. To oni wspomogli nas amunicją i czołgami. Tak jak my, są socjalistami. Bazujmy na ich doświadczeniu. Przemysł ciężki jest nadrzędny. Po 2-3 planach pięcioletnich zwiększymy produkcję stali z 900 tysięcy do 20 milionów ton. Mao chciał osiągnąć długofalowe efekty, ale był niecierpliwy i bezwzględny. Zaczynamy od zera. Przodkowie zostawili nam tylko imperializm, feudalizm i Chiang Kai-sheka. Nadszedł nasz czas. Razem w dziesięciolecia zmienimy tę ziemię. Pierwsze półwiecze było czasem rewolucji. Drugie niech będzie czasem budowy. Należy edukować młodzież, dlaczego musi ciężko pracować. Mao miał dla Chin drakoński plan. W latach 50. zapoczątkował serię planów pięcioletnich mających przekształcić kraj na socjalistyczną modłę. Jego ideologię nazwano maoizmem. Sloganami w stylu "siła polityczna pochodzi z lufy pistoletu" zachęcał chłopów do ostatecznego zakończenia walki klas. Nawoływał do wojny ze starym systemem i wszystkimi, którzy byli z nim związani. Zrealizowano kilka pozytywnych celów. Zlikwidowano handel narkotykami, przestępczość zorganizowaną i korupcję związaną z zagranicznymi inwestycjami. Jednak ogólny bilans był katastrofalny. 30 marca 1950 Mao ogłosił: w wielu miejscach ludzie wzdrygają się przed zabijaniem kontrrewolucjonistów na masową skalę. Trzeba to zmienić. Nastąpiła bezlitosna czystka kontrrewolucjonistów. Wang Lishi mieszkała w powiecie Langcong, prowincji Sichuan. Stosowano tortury i chłosty. Aktywiści bili ludzi kijami i obrzucali kamieniami. Niektórzy odnieśli poważne obrażenia i pluli krwią. W początkowych latach rządów Mao przyznał się do masowych mordów. W latach 1950, 51 i 52 zabiliśmy 700 tysięcy ludzi, ale było to niezbędne, żeby chłopi mogli powstać z kolan. Lud żądał tych śmierci, aby uwolnić się od złych despotów, których ostoją są kontrrewolucjoniści. Eksperci w dziedzinie nowożytnej historii Chin sugerują, że liczba zabitych mogła sięgnąć kilku milionów. W całym kraju przeprowadzono kolektywizację. W rezultacie, po kilku latach, chłopi stracili motywację do uprawy roli i w biedniejszych regionach zapanował głód.
była to zapowiedź kolejnych nieszczęść. Mao, zniecierpliwiony powolnym procesem przemian, w 1958 ogłosił plan Wielkiego Skoku, aby przyspieszyć zmiany. Jednak sytuacja się pogorszyła. Chu Erge mieszkała w małej wiosce w powiecie Jiangyang, w prowincji Sichuan. Zabrano nam naczynia, bo wolno było jeść tylko w stołówce. Kolektywizacji podlegało wszystko. Straciliśmy cały dobytek. Miliony uciekły z wsi do miast. Zbiory marniały, lecz nic nie mogliśmy zrobić. Aktywiści nas prześladowali. Wchodzili do domów i wszystko niszczyli. Porąbali nasze szafy oraz łóżka i przeznaczyli na opał. Zburzyli ziemiankę i przerobili ją na nawóz. Dziewiętnastoletni Huan Mani mieszkał w powiecie Jingyuan w prowincji Anhui. Cały czas się bałem. Mój nauczyciel za krytykę Wielkiego Skoku trafił na 8 lat do obozu pracy. Ciotkę przyłapano na jedzeniu pszenicy w polu. Ktoś doniósł i była torturowana. Nie chcę mówić o szczegółach. Zatłukli ją na śmierć. Inna ciotka zmarła w podobny sposób. W śnieżny dzień czołgała się po drodze w poszukiwaniu jedzenia. Zaczęła jeść samosiejkę. Ktoś to zobaczył i wysłano za nią grupę ludzi. Przywlekli ją przemarzniętą, głodną i pobitą. Niedługo potem zmarła. W efekcie Wielkiego Skoku nastał głód. Szacuje się, że w jego wyniku zmarło 20 do 40 milionów ludzi. Porażka Wielkiego Skoku osłabiła pozycję Mao. Deng Xiaoping i Liu Shaoqi odważyli się na krytykę. W odpowiedzi w 1966 Mao rozpoczął rewolucję kulturalną, aby rozprawić się z rewizjonistami pokroju Denga i Liu. W Chinach zapanował jeszcze większy chaos i bezprawie. Czerwona Gwardia, posiłkująca się zaleceniami czerwonej książeczki Mao, realizowała jego plan oczyszczenia Chin z rewizjonistów. Czerwonogwardziści rozpętali krwawy terror, który doprowadził kraj na skraj przepaści. Trzydziestodwuletni konduktor opisał, jak to jest stać się ofiarą represji ze strony Czerwonej Gwardii w okresie rewolucji kulturalnej. Wywrócili wszystko do góry nogami. Widziałem, jak na ulicy pobili człowieka na śmierć. Wśród robotników toczyły się polityczne debaty. To była prawdziwa wojna. Mężczyzna stanął po niewłaściwej stronie w dyskusji. W 1970 zostałem aresztowany. Torturowali mnie. Związali mi ręce na plecach i podciągnęli za głowę. Czułem zrywane mięśnie i pękanie naczyń krwionośnych. To było straszne. Dochodziłem do siebie 4 miesiące. Przeżył tortury, ale trafił do więzienia na 22 lata. Większość ofiar Czerwonej Gwardii nie miała tyle szczęścia. Czystki rewolucji kulturalnej pochłonęły od 1 do 3 milionów ludzi.
W ich wyniku Mao ponownie skonsolidował władzę. W latach 60. Mao Zedong, za sprawą swoich brutalnych metod, zyskał taką władzę jak dawni chińscy cesarze. Li Qisui w 1954 roku został osobistym lekarzem Mao. Był jego najbliższym towarzyszem. W latach 60. Mao zupełnie uległ pokusie władzy absolutnej. Li był zszokowany wieloma dziwactwami przywódcy. Nigdy nie mył zębów. Podobnie jak chłopi z południa Chin, płukał tylko usta herbatą, po czym zjadał jej fusę. Z biegiem lat jego zęby zczerniały i zaczęły wypadać. Na szczęście wargi zakrywały braki i niewielu ludzi je zauważyło. Li był zniesmaczony upodobaniem Mao do młodych kochanek i jego zwyczajem stronienia od kąpieli. Jego rozwiązłość i wykorzystywanie niezliczonych naiwnych dziewczyn przyprawiało mnie o mdłości. Mao zapadł na chorobę weneryczną, ale odrzucił zaproponowaną przez Li terapię i zbywał jego apele o poprawę higieny osobistej. Mówił, kąpię się w ciałach młodych kobiet. Li był najbardziej zawiedziony polityczną hipokryzją przywódcy. Mao miał wiele pałaców, każdy z basenem. Gdy podróżował luksusowym pociągiem, wstrzymywano cały ruch kolejowy, a gdy leciał samolotem, wszystkie inne uziemiano. Nienawidzę tej hipokryzji. Głosi górnolotne komunistyczne idee i pławi się w luksusach, a tymczasem lud haruje, cierpi i umiera. Moje nadzieje na lepsze społeczeństwo pod wodzą Mao legły w gruzach. Lud stał się bezimienną masą niewolników. Czułem obrzydzenie. Nowe Chiny przeżarła korupcja. Luty 1972 roku. Na spotkanie z przewodniczącym Mao przyleciał prezydent USA Richard Nixon. Nastąpił koniec bliskiej współpracy Chin z ZSRR. Incydenty graniczne w 1969 omal nie doprowadziły do wojny. Nixon zdawał sobie sprawę z rosnącej roli Wschodu i że dialog z rosnącymi w potęgę Chinami może pomóc zakończyć wojnę w Wietnamie oraz poprawić napięte stosunki USA z ZSRR. Uzgodnienia dotyczące tej przełomowej wizyty trwały wiele miesięcy. Nixona przyjął Zhou Enlai, partyjny weteran, organizator Długiego Marszu, piastujący stanowisko premiera. Mao trzymał się z tyłu i nie wyraził zgody, aby jego spotkanie z Nixonem utrwalono na kolorowym filmie. Zachowało się tylko kilka kolorowych zdjęć, zrobionych przez chińskiego fotografa. Nixon ochrzcił wizytę mianem Tygodnia, który zmienił świat. Dzięki Chinom Nixon zdobył przewagę nad ZSRR. Kilka miesięcy później odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się z Breżniewem. Podpisali układ o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, ukrócający wyścig zbrojeń. W
wygłosił w sowieckiej telewizji przemówienie o pokoju. Jak pokazuje nam historia, mocarstwa nieraz zostały wciągnięte w wojnę przez słabsze państwa. Nawiązał też do stosunków ZSRR z Chinami. Powinniśmy zniechęcać do agresji słabsze państwa, które stawiają nas sobie za wzór. Siła zobowiązuje. Zimna wojna chyliła się ku końcowi, a Chiny zaczęły wyrastać na potęgę. Po latach izolacjonizmu państwo środka powróciło na arenę międzynarodową. Chiny, nazywane śpiącym gigantem, w końcu się przebudziły. Mao był już stary i otaczali go intryganci liczący, że przejmą po nim władzę. Paranoja, uzależnienie od środków nasennych, niezdrowa dieta i palenie odbiły się na zdrowiu przywódcy. W 1976 przeszedł 3 zawały. Zmarł 9 września w wieku 82 lat. Kraj pogrążył się w żałobie. Przewodniczącego żegnały tłumy ludzi. Deng Xiaoping, dawny sojusznik Mao, który podczas rewolucji kulturalnej był represjonowany, zdołał powrócić do władzy i objął przywództwo. Otworzył Chiny na świat i doprowadził do niesamowitego rozkwitu gospodarczego. Potrzeba było wielu lat, żeby kraj dźwignął się z zapaści po krwawych rządach Mao Zedonga. Ale w 1997, po śmierci Denga, nikt już nie wątpił w chiński cud gospodarczy. Wielu Chińczyków uważa, że zmiany wprowadzone przez Mao były złem koniecznym, dzięki któremu państwo środka zrzuciło jarzmo przeszłości i wkroczyło w świetlaną przyszłość. Miliony ludzi zapłaciły za to najwyższą cenę. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Krzysztof Kowalczyk i Sylwester Misiorek. Czytał Rafał Flejter.